OnePlus pokazał właśnie nowy, tańszy smartfon, a że miałem okazję już chwilę z niego korzystać, to przyszła pora na materiał wideo. Producent wspomina, że OnePlus Nord CE 5G to ich najsmuklejszy smartfon od czasów OnePlusa 6T. 7,9 mm to faktycznie niewiele, podobnie jak 170 gramów, jakie waży urządzenie, no i odczucie obcowania z takim lekkim, chudym, że tak powiem, urządzeniem szybko rzuca się w oczy. Jak to jednak w życiu bywa, coś za co się niska waga to wynik materiałów, jakie zastosowano. Zarówno ramki, jak i plecki są plastikowe i to taki plastik, który czuć, no tak pół na pół. Niby matowe wykończenie plecków trochę imituje matowe szkło, ale jednak nie czuć szkła, tylko właśnie plastik. Producent chwali się, że na powłoce plecków nie zostają odciski palców i faktycznie jest ich tam jakby trochę mniej. Na dole port słuchawkowy mini jack 3,5 mm, brakuje mi jednak tego OnePlusowego przełącznika wyciszenia. Ekran to mierzący 6,43 cala AMOLED, nazwany przez OnePlusa Fluid AMOLED. Obsługuje odświeżanie na poziomie 90 Hz, HDR10+, ma rozdzielczość 1080x2400 pikseli przy 409 ppi. Jest dobry, odpowiednio nasycone kolory, kąty widzenia i poziomy jasności. Czy jednak czymś się wyróżnia? No nie bardzo. Dolna bródka mogłaby być nieco smuklejsza, nie pogardziłbym też 120 Hz. Czytnik linii papilarnych pod ekranem nie jest może najszybszy na rynku, ale podczas testów działał dobrze i w większości przypadków się nie mylił. W środku znajdziemy Snapdragona 750G, który obsługuje szybką sieć 5G. To dobry, wydajny procesor, ale w półce cenowej do 2000 zł mamy na przykład takiego Mi 11 Lite 5G, gdzie znajdziemy dużo wydajniejszego Snapa 780G, nie jest to więc najmocniejszy wybór, jakiego mógł dokonać OnePlus. Zasadniczo jednak smartfon działa sprawnie i niewiele mogę mu w tym temacie zarzucić. Zdarzyło się podczas testu kilka przycięć, natomiast może być to też trochę wina oprogramowania, które wciąż dostawało przed premierą łatki. Sprzęt działa pod kontrolą Androida 11 i autorskiej nakładki OxygenOS w wersji 11. Długo korzystałem prywatnie z OnePlusa i to moje ulubione oprogramowanie producenta na Androidach. Jest lekkie, szybkie i przejrzyste. OnePlus w materiałach o Nordzie CE 5G chwali się trybem nocnym w aparatach, wspominając o tym, że tańszy model ma tę samą funkcję co flagowce. Nie chcę być uszczypliwy, ale to nie jest nic nadzwyczajnego i w większości smartfonów z tej półki cenowej też taka funkcja jest. Raz działa lepiej, raz gorzej, a w Nordzie CE 5G nocne zdjęcia nie są jakieś nadzwyczajne, więc moim zdaniem nie jest to coś, czym powinno się przesadnie chwalić. Aparaty mamy z tyłu 3 i zestaw jest dość standardowy. Główne 64 megapiksele ze światłem f1.8, do tego 8 megapikseli na szerokim kącie 119 stopni i 2 megapiksele czujnik głębi. Czego brakuje? No oczywiście zooma. Zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych są niezłe, aparaty dobrze łapią kolory i ostrość, w większości przypadków będziecie z nich zadowoleni. Z filmami to już jednak loteria i po pierwsze mamy tu maksymalnie 4K 30fps, ale tylko w głównym aparacie. Szeroki kąt to jedynie 1080p. Loteria, bo raz materiał wygląda dobrze, choć widać, że stabilizacja sobie nie radzi, by przy innym nagraniu jakościowo było kiepsko. Nie nastawiajcie się więc raczej do kręcenia OnePlusem Nord CE 5G imponujących filmów z wakacji. Na plus na pewno szybkie ładowanie Warp Charge 30T+, które baterię o pojemności 4500 mAh uzupełnia od 0 do 70% w pół godziny. No ale umówmy się, jest jednak dużo wolniej niż przy Warp Charge 65T z flagowego OnePlusa 9 Pro. Dodatkowo nowy Nord nie ładuje się indukcyjnie. Jeśli chodzi natomiast o czas pracy na jednym ładowaniu, to u mnie był to często jeden pełny dzień, czasem doładowywałem smartfona przed północą. OnePlus Nord CE 5G to dobry, solidny smartfon w bardzo rozsądnej jak na takie podzespoły cenie. Obawiam się jednak, że to może być za mało, żeby przebić się na naszym rynku, szczególnie patrząc na popularność marki w Polsce. Nie ma w tym telefonie nic, co by mnie zaskoczyło czy rzuciło na kolana, ale kiedy przyrównać go do Samsunga Galaxy A52 5G z tym samym Snapdragonem 750G i 6 GB RAM-u, to OnePlus w tańszej wersji oferuje tego RAM-u 8 GB i kosztuje 400 mniej niż Samsung. Ta konkretna wersja ma 12 GB RAM-u, czyli przy tym samym procesorze ma dwa razy więcej tego RAM-u, a kosztuje stówkę mniej niż Galaxy A52 5G. OnePlus może mieć więc niezłego asa w rękawie, którym bez wątpienia jest stosunek ceny do wykorzystanych podzespołów. Może więc ten właśnie element zadecyduje o jego sukcesie? Jak myślicie? No ale z drugiej strony mamy tego Xiaomi Mi 11 Lite 5G, który ma mocniejszy procesor, a kosztuje prawie tyle samo. No zobaczymy. Jeśli podoba Wam się materiał, zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!